Cześć, witajcie ponownie, tutaj Falcon i kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Syberia. Tak, więc już wiem, gdzie jest nasz klucz. Klucz nasz okazało się, że jest w szufladach, jest dokładnie schowany w jakby dodatkowych miejscach, ponieważ te szuflady, w których, wiecie, tam w zachrystii była taka szafeczka, komoda, tak? I w niej mieliśmy te nasze szuflady, w których zdobywaliśmy perforowane kartki. I tam właśnie znajdziemy te nasze... bo my potrzebujemy klucza Vorarlbergów do, jak sami wiecie, otworzenia grobowca Hansa. Właściwie grobowca całej rodziny Vorarlbergów. I tutaj, jak widzicie, mamy ten oto, nie wiem, klucz, coś takiego. Mamy nasz klucz tutaj włożony, to jest klucz do szafki. Możemy tutaj... Zablokowane. Akurat nie w tym przypadku, ale ogółem możemy za pomocą tego klucza otwierać dodatkową zawartość szafek. Drugiej również nie będzie. Zablokowane. Tak, tutaj nic nie ma. Jednakże w trzeciej szufladzie... O, nawet widzicie, tam coś widać, nieprawdaż? I chcemy to wydostać, więc należy tylko wcisnąć to, ponieważ klucz mamy, cały mechanizm jest odblokowany i... Hop, siup, mamy. Ok, więc tutaj mamy nasze rzeczy. To jest klucz Vorarlbergów, który będzie nam potrzebny do otworzenia grobowca. Go włożymy w ten kapelusz, bierzemy. I tutaj mamy jakąś kartkę zwiniętą. List. Tak, jest to list proboszcza. A nie, właściwie nie proboszcza. Kogoś to jest list do proboszcza parafii Valadilain. Mówię. Właściwie nie wiem kogo jeszcze. No ale za chwilę się dowiemy. Jak widzicie, tekst jest napisany kursywą taką, że aż oczy bolą. Ciężko to przeczytać w ogóle, rozczytać się. Na szczęście posłużę się pewnymi materiałami jakby źródłowymi, coś takiego. I sobie przeczytam tutaj łatwo, to nie będzie problemów większych. W takim razie, dobra, więc czytam. Mojemu następcy, proboszczowi parafii Valadilain. Spowiedź święta jest wielką tajemnicą. To też niniejsze wyznanie to efekt zmagań z sumieniem i długoletniej refleksji. Dobra, chwilka przerwy. Muszę sobie tą pomoc drugiego laptopa bliżej podłożyć. No to będzie ciężkie ogółem. No ale dobra, jedziemy. Pewnego dnia w marcu 1938 roku Rudolf Vorarlberg zapukał do mych drzwi. Byłem wtedy młodym księdzem i zostałem zdominowany silną osobowością najważniejszej osoby w mieście. Pamiętam, że padało tego dnia, a pod przemokłą fryzurą pana Vorarlberga kryła się twarz pełna cierpienia. Przez zaciśnięte zęby, z oczami przepełnionymi smutkiem, wyszeptał, że właśnie umarł jego syn. Chciałbym natychmiast... poszedł pobłogosławić ciało dziecka. Wszedłem do ciemnego pokoju kreślarskiego w domu rodzinnym Vorarlbergów. Trumna Hansa stała po środku, była zamknięta. Pan Vorarlberg wytłumaczył, że nie chce, by ktokolwiek oglądał ciało syna. Zmasakrowane zwłoki Hansa odnaleziono pod zawaliskiem kamieni. Przypuszczano, że poślizgnął się i spadł ze skały. Wprawdzie młody Vorarlberg miał 18 lat, ale nie był w pełni władz umysłowych. Tak więc mamy pierwszą część tego tekstu za sobą. Ogółem, jak wiecie, to jest odniesienie do tego, że... wiecie, ojciec Vorarlbergów, ojciec Hansa i Anny, sfałszował przecież to całą tą sytuację z pogrzebem, prawda? I tutaj właśnie o to chodzi dokładnie, że, no mówię, przyszedł do księdza, żeby odprawił całą tą mszę, tak dalej, pogrzebową i... O tym jest ta historia. Tutaj za chwilę przechodzimy teraz do dalszej części listu. Dobra, a propos jeszcze tej części. Tak, Hans wcale nie żyje i jak wiadomo, my będziemy musieli go znaleźć. Tylko właśnie teraz chcemy się udać. Po to jest nam ten klucz właściwie. Chcemy się udać do tego grobowca, tam po to jest nam ten klucz, żeby otworzyć grobowiec i tam znajdziemy grób Hansa między grobami innych Vorarlbergów. Przepraszam za to przedłużanie, ja naprawdę się tutaj posługuję różnymi źródłami, więc mówię,
to jest dosyć ciężkie, bo w jednej ręce trzymam laptopa jednego, a mówię jednocześnie do mikrofonu. Dobra, więc czytamy drugą część. Wierzyłem mu. Przeprowadziłem pogrzeb. Pochowaliśmy Hansa Vorarlberga z całym szacunkiem należnym zaistniałej tragedii. Życie płynie i z pewnością zapomniałbym ten epizod, gdyby kilka lat później, po śmierci ojca, Anna Vorarlberg miała wypadek w fabryce i nieomal zginęła. Bliskość śmierci wzbudziła w niej potrzebę wyspowiadania się, lecz to, co usłyszałem tamtego dnia, do dziś nachodzi mnie w snach. Powiedziała, że ciało jej młodego brata Hansa nie spoczywa w rodzinnym grobowcu na cmentarzu z prostej przyczyny, gdyż jej brat nadal żyje. Pobłogosławiłem i poświęciłem pustą trumnę. Brałem udział i podpisałem się pod maskaradą wymyśloną przez samego Rudolfa Vorarlberga, który pragnął pogrzebać nienawiść, jaką żywił do syna. Jego syn odszedł, a on czuł się zdradzony. Człowiek ten wolał wierzyć, że jego syn nie żyje i sprawił, iż wszyscy w to uwierzyli. Nie chciał przyjąć prawdy, więc podstępnie mnie oszukał, jakim ja byłem księdzem i jakim księdzem się stanę. Nasz litościwy ojciec osądzi me czyny. Spoczywa na mnie obowiązek poinformowania cię, że jedna z twoich owieczek zabłądziła. Pozostawiłem w twych rękach tę okropną tajemnicę, byś sam ocenił, co dalej. Tak, Leon Bonnard, ksiądz. Więc on chyba napisał, tak mi się wydaje, z tego, co tutaj wyczytałem. No nie bardzo mam pojęcie, o co tutaj właściwie może chodzić. Ale powiem wam tak, że chyba on napisał po prostu taki list do Boga, coś takiego. Wiecie, czasem jak chcemy po prostu, jak nam jest źle, wystarczy napisać list nawet do byle kogo. Kogoś, kogo nawet nie ma, lub kto jest, ale nawet do niego nie wysyłać. Chodzi o to, żeby po prostu komuś jakby się zwierzyć, coś w tym stylu. Od tego ma się przyjaciół, no ale ksiądz może takiego przyjaciela nie miał. Więc to jest prawdopodobnie list do Boga, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się nie mylę. Dobra. Pewnie się mylę, tak czy inaczej. Więc list przeczytany. Coś tutaj... Zablokowane. Zablokowane, okej. Jeszcze jedna szufladka. Zablokowane. Dobra, również zablokowane. Więc pozostaje nam się udać do grobowca. Teraz już mamy nasz klucz. I wszystko pójdzie teraz z górki, ładnie, pięknie, tak jak powinno. Tak, co tutaj powiedzieć? Przede wszystkim... chociaż w sumie, wiecie co, sam nie wiem, czy jestem omylny z tym. Znaczy, ogółem jestem omylny. Chodzi mi raczej o to, czy się pomyliłem z tym. Czy to jest na pewno list adresowany do Boga, ponieważ to właściwie mógł być list adresowany do Boga, gdyż ksiądz jest obarczony taką zasadą, która jakby nakazuje mu nie zdradzać tego, co mówią mu ludzie podczas spowiedzi. Anna Vorarlberg wyspowiadała mu się, więc teoretycznie to no nie mógł powiedzieć tego, tak? No i teraz pytanie, czy on to komuś powiedział, czy jak? Czy to właśnie był po prostu list do Boga i nadal przestrzega, wiecie, swoich zasad. Dobra, mamy ten klucz Vorarlbergów, wkładamy. Te mechanizmy są naprawdę świetne. Bardzo mi się to podoba. No i jesteśmy w grobowcu. O, tutaj coś pisze tak w ogóle. Czekajcie. Już tylko mi się kursor pokaże, bo na razie ona sama szła. Tutaj jakieś Joe. Trzy razy Joe. Nie wiem dosłownie, co to znaczy. Chociaż nawet nie, wiecie co? Tutaj chyba nawet nie ma E. I to jest po prostu taki symbol. Nie wiem. No to raczej jako taki trochę bunkier mi się wydaje to miejsce, szczególnie w tym miejscu, w tej lokacji przejściowej. Naprawdę tutaj wygląda to jak taki bunkier. Kto zwiedzał, nie wiem, jakieś miejsca w Polsce z takimi bunkrami i tak dalej, czy nawet poza Polską, nie wiem, raczej w Polsce się tylko orientuję, to właśnie takie bunkry można sobie jeszcze spotkać. Tutaj mamy Izabel Vorarlberg, Hermana, coś takiego, Anna, która zmarła ostatnio, i Hans. Tak, to Hansa chcemy. 18 lat, rzeczywiście młody chłopak. Znaczy, on nie zmarł w tym wieku, ale tyle lat
miał, gdy myślano, że on nie żyje. Dobra, otwieramy. Ciągnij. Ciągnij. Dobra. Albo to gładko poszło, tak zwyczajnie, albo mamy silną panią Kate Walker. No i patrzymy, co tutaj mamy. Jakiś znowu świstak, jakiś papier, chyba gazeta i coś takiego. Co to jest? Czekajcie, zobaczymy, co to jest. Cylinder z Valady Line. Jeszcze w sumie nie wiem, do czego to może nam posłużyć, ale na pewno kiedyś się przyda. Dobra, i gazeta. Upadek w górach. Zabija chłopca. Wczoraj rodzina Vorarlbergów przeżyła tragedię. Rudolf Vorarlberg odkrył martwe ciało swego syna Hansa pod zawaliskiem kamieni. Luźne skały oraz słaba widoczność spowodowała poranną mgłą, były prawdopodobnie przyczyną upadku młodzieńca. Taką teorię wysunęła rodzina, gdyż nie było świadków zdarzenia. Hans właśnie ukończył 18 lat. 8 lat temu miał wypadek, na skutek którego nigdy nie powrócił do pełni władz umysłowych. Mimo iż żył na uboczu, znany był niemal z każdemu, a przyszłość wyrobów fabryki Vorarlbergów spoczywała w jego rękach. Pragniemy w imieniu wszystkich pracowników gazety Valady Line złożyć najgłębsze wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje Rudolfowi Vorarlbergowi i jego córce Annie, która z dniem dzisiejszym staje się jedyną spadkobierczynią fabryki automatów. Tak, gazeta Valady Line, wtorek 17 marca 1938. Dobra, więc tego nie zamkniemy. Co jest? Mam to tak po prostu zostawić? No przecież to się ktoś kapnie, że tutaj byłem. No ale dobra, nieważne. Najwyżej nie mogę tego zamknąć. No trochę głupie, szczerze mówiąc, gdybym ja tutaj był, ja bym absolutnie to zamknął, no bo przecież tak to od razu ktoś się dowie, że ktoś tutaj był, tak? Że ktoś grzebał w tym grobie. I zabrał ciało, bo wszyscy myślą, że ciało tam wciąż jest. Dobra. Więc mamy ten cylinder z Valady Line. Mamy klucz teleskopowy i te wszystkie tam papiery. Teraz idziemy do fabryki, gdzie będziemy musieli zrobić poczynić kolejne kroki w posunięciu fabuły i tak dalej. Spotkamy tam ciekawego jegomościa, że tak powiem. Znowu ten piękny widok. Tutaj naprawdę... Nie, to chyba nie tu. Tutaj jest świetny widok. Tutaj chyba jest najlepszy widok jak dotąd. Chyba tak. Dobra, więc idziemy. Fabryka jest tam. Praktycznie naprzeciwko tego hotelu, motelu, czegoś. I idziemy. Tutaj? Tutaj? Chyba tu. Tak, tutaj będzie. O ile się nie mylę. Okej, i podchodzimy tutaj. Dobra. No i mamy tutaj kolejny automat, bo oczywiście jesteśmy w Valady Line i tutaj wszystko musi być obsługiwane takimi maszynami. Więc... Mamy tutaj jakieś dźwignie. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Tak, potrzeba mu włożyć w zadek klucz teleskopowy. Tak, wkładamy go chyba w rękę. Żartowałem z tym całkiem. Tak, w ręce wkładamy. On go wkłada w głowę koledze. I teraz trzeba pociągnąć za to. Nie? To za to. Wiecie, jak nie można za to, to trzeba za to. No i teraz za to. Okej. No i welcome in fabrykę. Dobra. Jesteśmy. Drzwi się otworzyły. Jak zwykle nasza wspaniała Kate Walker nie zamyka za sobą drzwi. No bo po co? Trumny też nie zamknęła. No i idziemy tutaj. Biegnij. Biegnij, bo nie ma czasu. Nie chcę przedłużać odcinka. Demet? Chyba nie tu. No dobra. Próbujemy. Najwyżej jak nie tu, to... To się wrócimy. Co mi tam? No, godzina wchodzenia po schodach. No cóż, to nie tu. Tutaj mam jakąś dźwignię. No, zmacam. Why not? Dobra, co tutaj mamy? O Jezu. O nie, zabrał nam mleko. Mleko, co to było? Nie wiem. W takich dzbankach czy czymś
Oddaj. Nie muszę znowu tego robić. A, okej. Okay. Jak znam życie, coś schrzaniłem i następnym razem cała robota pójdzie na marne. Bo nie będziemy mogli czegoś, nie wiem, jakiegoś mechanizmu, nie wiem, całej roboty dokonać, całego łańcucha zadań, bo nie będzie mleka, czy tego czegoś. Mówię, w takich dzbankach metalowych, w takich dzbankach, nie wiem co to jest, kontenerach raczej, o tu, tutaj, to kiedyś w nich właśnie, chyba teraz może też, nie wiem, nie znam się tak dobrze, ale kiedyś na pewno w takich kontenerach mleko było chyba. Chyba dobrze mówię. Dobra, włazimy. No i dobra. Ile minut? No cholera, nie używam zegarka niestety. No ale... No nie wiem, nie chcę wam przedłużać, słuchajcie. Chcieliście krótsze odcinki. No dobra, więc chyba teraz skończę ten odcinek. Na koniec powiem wam tak, że fabryka jest naprawdę dosyć... No, robi wrażenie. To nie są moje klimaty, ja nie lubię takich fabryk za bardzo, ale wrażenie robią głównie te tutaj roboty. Czekajcie, przejdziemy się raczej tam, bo i tak będziemy tam zmierzać. Biegnij, Kate. Nie ma czasu. Ale chciałbym wam pokazać. Patrzy. No, świetne. Jeśli to po włączeniu tej fabryki, bo teraz już nie działa, tak? Ale jeśli to ma działać i te roboty będą coś tutaj tworzyć, coś, nie wiem, kombinować, to naprawdę świetna sprawa i no fajnie, na pewno epicko będzie to wyglądać. No dobra, no ja sam nie wiem. Dobra, nie ma co. Kate, kończymy odcinek. Nie wiem ile będzie ten odcinek, czy 10, czy 15 minut. Chcieliście krótsze? Macie krótsze. Ale odcinki będą miały różne długości. Okej, w takim razie zapraszam do komentowania, subskrybowania, oglądania i oceniania moich filmów. No i zapraszam do kolejnych odcinków naszej serii Zagrajmy w Syberia. Dzięki za oglądanie i przede wszystkim komentujcie, bo to są dla mnie bardzo ważne sprawy. Komentarze, tak? Komentujcie. Dobra, w takim razie, na razie, cześć, pa!